Witajcie nasi widzowie. Witajcie kochani. Czy wy to widzicie? Nic nie widzicie? Bo ja też nic nie widzę. Bo to jest nocna jazda. Tak, bez trzymanki. Jedziemy. Słuchajcie, pada deszcz, normalnie no, nie wiem. Cały czas, no. 2 stopnie, pada deszcz. Tak, pogoda taka, że... Becia mówi, że zabierze was na nocną jazdę. Nie, Becia was nic tak nie mówiła. Nie? Nie. Patrzcie, jakie te, patrzcie ile ludzi, jak zielono. Co nie? Masz wizję. Tak? Taka pogoda, że wypiłem kawę i musiałem mi się kimnąć. Normalnie masakra, co? Takie ciśnienie jakieś. Pączki, słuchajcie, u nas były. Już były różne. O około 5 zł, powyżej 5 zł. No. Po tyle były pączki u nas. Ciekawe po ile u was. Oczywiście mówię o cenach w tym. Piekarni. W piekarni. Ale ja widziałem po złoty 20 chyba w Biedronce. Zaszalejesz mi kupisz? Nie, nie będę tych pączków kupować. Z Biedronki? Nie, nie, raczej nie. Znaczy powiem wam tak. Rozumiem też tych ludzi, którzy kupują w Biedronce, bo jeżeli ktoś ma naprawdę liczną rodzinę, a dać 5 zł za pączka Artek, no, to jest naprawdę dużo. No to raz kiedy, raz w roku jedzą to. Ale to jest dużo. Nas no. jest tylko dwoje, więc jeżeli kupiłam jednego pączka, tak, i no dwa kupiłaś, bo nas jest dwoje. No, ale kupiłam jedne, dwa różne, co nie? No. No, bo żeśmy sobie po pół z każdego zjedli, to jest co innego. Ale jak tak byś miał troje, czworo dzieci i kup teraz... A co to taki jeden pączek? Mhm. Dzisiaj też oglądałem film, jak Ciężulo testował pączki. Tak. No. Właśnie z tych marketów, z tego... Mówi, że masakra w smaku. Mhm. Od pani Magdy wziął, mówił, że dobry. Ale kupił w prywatnej piekarni od gościa, który ma chyba z 50 lat piekarnię. No. Zachwycał się, że szok. Tak? No, nie miał polotu. Mhm. 17 zł, ale... 17 zł pączek? A nie, 4,50, bo on wcześniej kupił za 17. No, ma pani Magdy no. 22 zł. Jezu, nie no. Za 4,50 i... Nie, 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 ja nie wiem, może mógłby, nie wiadomo jak być ten pączek dobry. Ze złota, nie? Ze złota, ale uważam, że 22 zł to trochę przegięcie. Ha, wczoraj też widziałem, ale jak coś... pączki w Warszawie jakieś te pokrywy, te złotem, no. Wiecie po ile były? Po 100 zł sztuka. Masakra, nie? Co on tak jedzie sobie? Jakby... Becia musiała trochę włączyć ten, bo mi przypadł. No, paruje jak. Bo pada non stop. No. Tu później chyba z Fruzią pójdzie. Tak, bo to na chwilę tylko. Ja bo sobie ubrałem tak... jak zwykle bez rękawy. Ona i tak nie chce chodzić, bo. No. Także pogadamy jeszcze, zobaczymy po ile tu są poczki, wam powiemy. No, słuchajcie. Byliśmy w Biedronce. Zgadnijcie, po ile były pączki. Wrzucę wam zdjęcie. Tak. Nie zgadniecie nigdy. Po ile były? Powiedzieć, po ile były? No jak już teraz rzuciłeś zdjęcie, to już możesz. No, tu będzie zdjęcie. Pączki były... Ta-da! Po 2 złote 15. Za 12 sztuk. 18, 17, 18 groszy pączek. Jak weźmiesz 24. Nie wiem z czego to ten pączek był zrobiony. Nie wiem z czego oni go zrobili, ale 17 groszy pączek to jest chyba troszkę podejrzana sprawa, co? Ale nie będziemy was zanudzać, bo jest ciemno. Tak. Także. Będziemy się żegnać, słuchajcie, kochani. My i tak już jedziemy do domku. No, z Majcią pochodziłem. Oczywiście nie mam kurtki. Kaptura. Tylko bez rękawnik, bo jest gorąco. Cały 1 stopień, nie? Koń, bo jest ciemno, patrz. No, kończymy. Dobra. Trzymajcie się. Do zobaczenia, pa. Do zobaczenia, pa.